To był jeden z najlepszych koncertów, jaki zagrałam w życiu. Niezwykła sytuacja, kiedy możemy usłyszeć poszczególne instrumenty. Siedząc w orkiestrze, możemy zrozumieć, co słyszą i co widzą instrumentaliści. Możemy zrozumieć, czym naprawdę jest sztuka, czym jest muzyka i dlaczego nam jej brak. Ja jestem cała w emocjach i czuję się, jakbym to ja była po raz pierwszy w jakiejś sytuacji, a w sumie przychodzę po prostu do pracy. Osobiście to się strasznie cieszę, że się mogę dzielić tym graniem z kimś tak blisko. Siedziałem obok rożka angielskiego, natomiast po swojej lewej stronie miałem sekcję trąbek. Z tyłu bardzo fajnie burczał mi fagot basowy, a nieco dalej cała sekcja fagotów prezentowała bardzo bogate brzmienie i ubarwiała całą tę fakturę symfoniczną interesującymi akcentami. I w środku czułam, jak po prostu te wszystkie nuty we mnie drgają. Całe to wydarzenie jest tak elektryzujące, tak ekscytujące i tak niesamowite dla mnie, że nie schodzi mi od jakiejś godziny uśmiech z twarzy. Te wibracje między instrumentami przechodzą bardzo, czuć w podłodze, w powietrzu. Fagoty, oboje, klarnety. Przecudowne doświadczenie. Myślę, że to było bardzo ciekawe dla publiczności, bo to jest inna perspektywa dla takiej osoby słuchającej tak normalnie z publiczności i siedzącej pomiędzy nami. W momencie, kiedy w pierwszej części koncertu odezwał się duży bęben i zaproponował ciśnienie akustyczne już około 100 decybeli, myślę, że to było wrażenie nieobce tym, którzy bywają na koncertach heavy metalowych, ale tutaj troszeczkę inna estetyka. Jest to może trochę trudne granie dla niektórych, chociaż ja jestem, moje emocje tak przeważają, że ja nie patrzę na to, czy jest trochę nierówno, czy jest tam jakiś, ktoś jest daleko i nie zawsze kogoś tam słyszę. Sprzężenie zwrotne, ta energia wymienna między muzykami a publicznością, która siedzi między nami, jest tak niesamowite, że to mnie naładowało na bardzo długi czas jeszcze. Tak. No dzięki muzyce, dzięki takim koncertom jesteśmy po prostu lepsi. Nie tylko bardziej kulturalni, po prostu lepsi. Uważam, że jest bardzo dobry pomysł. Jest to przyszłość, żeby ludzi właśnie wprowadzać przede wszystkim do orkiestry, żeby zobaczyli, jak wygląda dyrygent od innej strony, co robi muzyk, jak zmienia instrumenty, na przykład tak jak ja mam dwa, jak liczy takty. Także super pomysł. Gratuluję pomysłodawcom. Do powtórzenia na pewno.